Siema, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Cities Skylines. No i dzisiaj troszkę będziemy chcieli się pobawić w budowę nowego osiedla. Ogółem, niestety w poprzednim odcinku tego nie zdążyłem zrobić, no ale w tym odcinku chciałbym wam podziękować za tak ogromną aktywność pod tą serią oraz ilość porad po prostu, którą dajecie, bo naprawdę jest ich dużo. Tak więc co? Myślę, że możemy już zaczynać. Ogółem, poza odcineczkiem, troszeczkę pozmieniałem. Dobrze, że mamy tutaj dzień, to wam od razu mogę to pokazać. Teraz tak, zacznijmy od tego. Podawałem tutaj sobie przy dróżce takie fajne fioletowe, różowe krzaczki. Tutaj pododawałem takie różowe krzaczki oraz różowe drzewka. Tutaj tak samo zrobiłem, tu w tym miejscu tak samo. Tutaj już nic takich nie pododawałem. Jedynie są tutaj takie drzewka, żeby ładnie było tutaj na zakręcie. Myślę, że takich drzewek będę chciał tutaj zrobić więcej, tak wokół całego tego miasta, żeby ładnie to wyglądało. Jeżeli chodzi tutaj o rondo, to nic nie zmieniałem. Ale jeżeli chodzi o tamtą drugą strefę, pozmieniałem naprawdę dużo, bo zobaczcie tylko, jak ten las teraz się tutaj prezentuje. Tutaj podawałem mnóstwo drzew. Tak to mniej więcej się prezentuje w tym miejscu. Coś takiego w tym miejscu i w tym miejscu. Tutaj akurat drzew nie dodawałem, ale za to w tym miejscu dodałem sobie taką górę. Ogółem, pobawiłem się troszkę tym budowaniem terenu, pouczyłem się tego, więc na pewno będę chciał po prostu kolejne takie budowy terenu i zniekształcenia, będę chciał to robić wszystko na odcinkach, ponieważ już wiem, jak to plus minus się robi. I co? I tak to teraz się tutaj prezentuje w tej strefie. Myślę, że wygląda to naprawdę fajnie. Myślę, że możemy już w ogóle puścić czas, żeby wam pokazać, że jak tutaj wszystko sobie działa. Ogólnie też pisaliście mi, jeżeli chodzi o te autobusy. Za blisko siebie te przystanki są. I coś, że przed skrzyżowaniami powinienem robić te przystanki, czy tam za skrzyżowaniami, coś przy skrzyżowaniach mam robić te przystanki. No na razie póki co tutaj w tym mieście nie będę go zmieniał, tutaj tak samo, bo póki co ten ruch nie jest to jakoś zbyt duży, więc sobie po prostu będziemy robili to już w kolejnym. Ogółem tutaj też, jak możecie zobaczyć, w tym miejscu przerobiłem troszeczkę te wszystkie linie wysokiego napięcia. Przeniosłem je w tym miejscu. Tutaj pocisnąłem wzdłuż drogi do naszego miasteczka i tutaj wzdłuż tej ulicy też pocisnąłem takim zakrętem, żeby fajnie to wyglądało. No i też troszeczkę tam na szerokość zostawiłem miejsca, żeby jakby co, to żeby można było sobie wziąć i rozszerzyć tą ulicę, bo na pewno to będziemy potrzebowali. Tutaj zostawiłem te wszystkie wiatraki, które miałem w tym miejscu, bo tam mi troszeczkę nie pasowały. No i co? Tutaj widzę, że już woła mi pracowników, co mnie niestety martwi. Ale dobra, myślę, że możemy już zaczynać. Teraz tak, jak ja bym to widział tutaj w tym miejscu? Myślę, że na wejściu do naszego miasta powinno być rondo. Rondo takie zwykłe, najzwyczajniejsze rondo. Damy sobie gdzieś je w tym miejscu. Teraz tak, to bym sobie wyburzył. Tutaj na pewno będę chciał sobie zrobić po mojemu te rondo. I myślę, że się uda. I co? I to bym zostawił akurat, jeżeli chodzi o te dróżki. I możemy teraz powiedzieć, że pojedziemy sobie w jedną stronę w tą i w drugą stronę w tą. Będziemy mieli dwa wjazdy w te miejsce. Dobra, tak więc co? Zaczynam. Może pociśnijmy sobie gdzieś w te miejsce. I stąd pociśnijmy sobie może też gdzieś w te miejsce. I teraz jak ja będę chciał tutaj przemysł robić? To jest naprawdę dobre pytanie, bo myślę, że tutaj fajnie by był przemysł, jak on się nazywa? Przemysł. Rolniczy, bo tego jeszcze tutaj nie miałem, a zwłaszcza, że tutaj mamy takie fajne szare pola, w sensie nie szare, tylko jaśniejsze pola, które oznaczają, że tutaj będzie naprawdę fajnie on się tutaj prezentował, bo są to pola po prostu lepiej dostosowane po prostu lepiej do pracy na roli. Tak więc co? Myślę, że możemy sobie teraz tutaj wziąć i gdzieś sobie pociśniemy
może od tej strony, może nie, na razie zróbmy coś takiego. Weźmy zwykłą ulicę, pociśnijmy gdzieś w te miejsce i od tego miejsca po prostu zrobimy takie krótkie, dosyć piaszczyste dróżki, które myślę, że będą wyglądały naprawdę fajnie. Zróbmy coś takiego i tutaj te końcóweczki przydałoby się pousuwać, chociaż widzę, że nie da się tego zrobić tak, jakbym to chciał, więc zrobimy sobie to w ten sposób i tu będzie ten strefa rolna, więc co? Ja może sobie zaznaczyłbym całą tą strefę, ale to może chwileczkę później. Na razie załóżmy sobie tutaj już tą strefę rolną i teraz zajmijmy się może już rozbudową tego tutaj miasta, bo na razie mamy zatrzymany czas i przydałoby się jak najszybciej tutaj go puścić, tylko że nie chciałbym później sobie tutaj tam psuć tych wszystkich przemysłów, które niestety wymagają naprawdę dużą ilość osób, więc no po prostu trzeba sobie teraz chwileczkę z tym poczekać. Dobra, weźmy sobie prostą drogę, zróbmy coś takiego. Coś w tym stylu będzie. Myślę, że naprawdę fajnie sobie to będzie wyglądało. I teraz tak. To prostopadle może pójść do tego. Tylko ja bym zrobił coś takiego. Tutaj bym zrobił coś takiego. I tu bym zrobił coś takiego. I mamy naprawdę fajne miejsce na siatkę, więc możemy chyba sobie już zacząć z tą siatką. Chociaż też siatka, całe miasto w siatce, to też nie będzie fajnie zbyt wyglądało. Więc myślę, że możemy sobie zrobić na razie coś takiego. Tutaj będą budynki mieszkalne, powiedzmy. Tutaj myślę, że możemy nawet zrobić sobie coś fajnego. Typu, weźmiemy sobie zajazd. Teraz tak, może gdzieś tutaj. W tym miejscu będzie to fajnie wyglądało według mnie. Dotąd zrobimy sobie gdzieś powiedzmy dotąd i dotąd. I tutaj będzie powiedzmy biblioteka publiczna, więc od razu sobie wezmę w tym miejscu. Czy ona się tutaj zmieści? Powiem wam, że mieści się idealnie po prostu. Idealnie. Do tego będzie szkoła publiczna gdzieś w w tym miejscu i w przyszłości oczywiście jakiś tam uniwersytet czy coś takiego, coś w tym stylu będzie, myślę, że tutaj pasowało idealnie. I teraz tak, tutaj oczywiście sobie zrobimy jakąś tutaj ścieżkę, nawet na sam koniec może być. Oczywiście co jakiś czas musi być sobie zrobiony jakiś tutaj przejazd, więc sobie zróbmy prostopadle do tego miejsca. Tutaj może być jakiś mały lasek. Tutaj oczywiście nie musimy wszędzie napychać tych wszystkich domów, jak najwięcej. Okej, teraz tak. Ja może bym zrobił coś takiego, że w tym miejscu, dobra, w tym miejscu może nie, ale gdzieś mniej więcej może w tych miejscach coś bym porobił. Tutaj by w sumie pasowało to. Dobra, zróbmy coś takiego. I zrobimy sobie jeszcze coś takiego. Brak funduszy. Dobra, wystartujmy może sobie już tutaj nasz czas. Tutaj widzę, że będzie troszeczkę miejsca do postawienia, więc jak najbardziej to postawimy. Chyba, że jakoś bym to mógł zrobić bardziej równo. Czekajcie, mogę coś takiego zrobić. Wyłącz przyciąganie. Siatka. Ok, kątowe odcinanie, linie. Wszystko mogę. Dobra. Tylko, że widzę, że to nie działa na... niestety nie działa sobie to na jak to się nazywa, tutaj na ulicę, więc niestety musimy sobie pocisnąć na przykład z tego miejsca, może nie, może z tego miejsca będzie fajnie to wyglądało. 3-2, tutaj wszędzie jest nierówno. Dobra, musimy zostawić tutaj coś takiego też niestety, ale już tutaj jak pociśniemy sobie w te miejsce. Stąd jakoś pocisnęli w te miejsce, też zbytnio to mi się nie widzi. Dobra, może zróbmy coś takiego, żeby pod kątem 90 stopni było. Dobra, jest git. I co? I tutaj w sumie też byśmy mogli zrobić coś takiego, żeby mieszkańcy sobie mogli fajnie tutaj mieszkać. Więc zrobimy sobie coś w tym stylu i na razie działa tutaj naprawdę fajnie.
te wszystkie ulice, którą mamy już w tym momencie minutę 10, minutę odcinka. Dobra, myślę, że musimy się troszkę pospieszyć. Tutaj widzę, że już w ogóle ktoś tu sobie przyjeżdża, tylko że na razie nic nie jest jeszcze podłączane, a oni już tutaj chcą pewnie przyjeżdżać sobie, korzystać z tej biblioteki publicznej, a to jeszcze nie jest przygotowane do użytku. Dobra, potrzeba się może w tym miejscu i w tym miejscu możemy też przepuścić sobie coś takiego. Z tego miejsca w te miejsce i tutaj do każdego miejsca też niech będzie doprowadzona woda. Dobra, teraz tak. Musimy stąd poprowadzić sobie jeszcze troszeczkę te nasze przewody elektryczne gdzieś do tego miejsca. I w tym miejscu możemy sobie zacząć w sumie już coś tam budować i stawiać. Domów tutaj zbytnio bym nie widział. Niestety tutaj domów nie widział, ale jakiś mały park, mały plac zabaw. Może być mały plac zabaw, ale wolałbym mały park, bo tutaj przy tym wjeździe na rondzie troszeczkę może być niebezpiecznie, żeby stawiać sobie plac zabaw. Tak więc co, zaczynamy chyba. Może w tym miejscu zrobię na razie coś takiego, żeby już jakieś domki się budowały. I myślę, że już powoli będziemy sobie zaczynali to wszystko rozbudowywać. Zróbmy na razie coś takiego. Tutaj też na 4. Zrób może też tutaj na 4 i tutaj na 3. 3 na 3 domek, coś w tym stylu niech będzie. Tutaj na razie budować nic bym nie chciał. Tutaj myślę, że 3 na 3 takie fajne domki można byłoby sobie zrobić. Teraz tak, bo ogółem zauważyłem, gdzie się robi ścieżki. Ścieżki się robiło w tym miejscu, o tutaj. I tu mogę sobie też poprowadzić jakieś różne ścieżki. Tak więc to miejsce jest już zajęte. Tak więc co tu ja mogę zrobić w tej sytuacji? Coś takiego. Coś takiego, może coś takiego i coś takiego. To miejsce jest już zajęte. Dobra, weźmy sobie to, zbóżmy. I pociśnijmy to już do końca. Dobra, tutaj to zrobimy sobie taką fajną ścieżkę. Tutaj stąd, żeby można było sobie na spokojnie dojść do tego miejsca. Więc stąd myślę, że fajnie byłoby to, fajnie by to wyglądało, jakbyśmy poszli sobie może gdzieś tutaj. Tylko że niestety te ścieżki tak fajnie nie działają, jakbym chciał. Tak więc możemy sobie zrobić tu. Stąd tu i stąd gdzieś w te miejsce. I tu naprawdę fajnie będzie to wyglądało. Dobra, jak tutaj wygląda z tymi mieszkańcami? Powoli, powoli, powoli będzie sobie to nam rosło, więc naprawdę, naprawdę fajnie. Tutaj widzę, że naprawdę można sobie też postawić może jakieś sklepy w tym miejscu, bo skoro jest ta biblioteka publiczna, to koło niej, jak będą jakieś sklepiki, to chyba nikt się nie powinien obrazić. Przynajmniej tak mam wrażenie. Tutaj jest oczywiście szkoła podstawowa. Na razie niech tutaj leci cały czas ten czas i nam zarabia pieniążki. Będę musiał też troszkę poogarniać pewnie tutaj ozdób poza odcinkiem, bo naprawdę można fajnie się tym pobawić. Dobra, zrób może coś takiego, taką strefę tutaj przemysłu, że tak powiem. I tutaj standardowo strefa domów. I naprzeciwko. Naprzeciwko też bym zrobił strefę domów, ale może takich mniejszych. I gdzie nie, gdzie można w sumie byłoby stawić jakieś różne rzeczy, tak jak tutaj i może gdzieś tu i może gdzieś w tym miejscu. Zrobimy sobie coś takiego. Weźmiemy sobie tutaj ścieżkę. W tym miejscu tu. 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 Gdzieś tutaj i w tym miejscu będzie naprawdę fajne miejsce na ścieżkę. Teraz tak, moje pytanie. Czy ja mogę sobie tutaj na spokojnie wybudować ścieżkę do tego miejsca? Mogę, ale to będzie tak troszkę średnio wyglądało, ale niech już będzie. Czy jeszcze gdzieś jest miejsce na ścieżkę? Jeszcze jest w tym miejscu miejsce na ścieżkę, więc ja sobie zrobię w tym miejscu. I pociśnijmy sobie już to w te miejsce i jeszcze z tego miejsca w te miejsce. Dobra, może być coś takiego. Myślę, że wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Oczywiście te tereny będę chciał sobie na spokojnie zaangażować później.
ale to dopiero później. Dobra, weźmy sobie jeszcze może jeden sklepik. Tutaj sobie spalniemy troszeczkę tych domków. Myślę, że gdzieś nawet dotąd tutaj możemy sobie jakieś większe rezydencje i tutaj coś takiego. Z tej strony myślę, że też przydałyby się jakieś tutaj domki. Tutaj oczywiście jakiś sklepik też by się przydał osiedlowy. Okej, okay, coś takiego i teraz tak. Tutaj z drugiej strony też jakieś domki. Pociśnijmy może w te miejsce. Tutaj zrobimy drugi sklepik osiedlowy i w tym miejscu będzie kolejne miejsce. Można kupić nowy kawałek ziemi. Dobra, na razie sobie w to bawić się nie będę, w te nowe kawałki ziemi. Ale na razie mogę się bawić w sumie w stawianie nowych domów dalej. I w sumie, skoro już tutaj zaczęliśmy jakkolwiek budować, szkoła ponadpodstawowa. I to jest styl europejski, jeżeli się nie mylę. Ponadpodstawowa, powiem wam, naprawdę fajna szkoła, fajnie wygląda. A nie, bo to jest podstawowa, dobra, to nieważne. I to jest zwykła chyba, bo to jest europejska. A jeszcze chyba była inna niż ta. No dobra, mniejsza już to. Szkoła średnia. Szkoła średnia może by pasowała, może gdzieś w tym miejscu by pasowała. W tym miejscu sobie by pasowała, no. Fajnie to będzie wyglądało tutaj na wjeździe. I teraz tak. Tutaj oczywiście wszystko jest połączone ładnie chodnikiem i to mi się bardzo podoba. Tutaj, czy ja coś tutaj będę chciał jeszcze sobie dodać? Myślę, że możemy sobie dodać jeszcze jeden sklepik gdzieś w tym miejscu, a reszta to oczywiście będą jakieś inne pierdoły. Czy ja chcę tutaj, żeby ktoś mieszkał sobie tak koło szkoły? Może lepiej na razie nie, ani koło biblioteki publicznej. Może później jakoś coś wymyślimy. Tutaj sobie zostawimy takie przejście i teraz tak. Tu bym sobie zabrał, może ja bym włączył z powrotem czas, bo widzę, że on coś sobie nie leci. I teraz tak, gdzie ja to mam? W tym miejscu, weźmy sobie, stąd pociśnijmy w te miejsce, może coś na krzyża, w tym miejscu, jakoś, o, żeby tylko mi nie łapało tak ciągle tych idealnych kątów, w tym miejscu i w tym miejscu zrobimy sobie coś takiego, taki mały a la park. I teraz tak, może teraz stąd jeszcze sobie byśmy pocisnęli gdzieś w te miejsce. Te miejsce i można sobie już docisnąć w te miejsce. Dobra, coś takiego. I jeszcze stąd sobie pociśniemy w te miejsce. I tutaj już możemy chyba też sobie zakończyć chodnik w tym miejscu. I powiem wam, że takie fajne połączenia między ulicami jest, są naprawdę, naprawdę fajne. Dobra. Weźmy, zobaczmy, która jest już minuta odcinka. 17. Jest też dosyć późno. Mam nadzieję, że się wyrobi dzisiaj jeszcze z wrzuceniem tego odcinka. No, ale dobra. Zróbmy coś takiego. Może tutaj tak samo zrobimy. Jeden sklepik przemysłowy i oczywiście różne tutaj domki. Tutaj możemy też sobie walnąć gdzieś dotąd domki i to będzie się prezentowało naprawdę, naprawdę świetnie. Teraz tak, zróbmy coś w tym stylu. W tym stylu, dobra, myślę, że wygląda to naprawdę fajnie. I tutaj oczywiście rejony sklepowe. Gdzieś dotąd. Tutaj możemy sobie oczywiście uderzyć w te domki nasze i zaczynamy malować sobie już nasze kolejne domki. Dobra, tutaj kolejne. Tutaj na dwa możemy też pobudować. Dwa na dwa też są różne domki. I oczywiście im więcej, tym lepiej. Dobra, zróbmy coś takiego jeszcze. Tutaj może 3 na 3 też jakieś domki postawimy. Tutaj w sumie też powinny domki jakieś tutaj być. I tutaj też zrobimy sobie takie 3 na 3 i w tym miejscu możemy sobie postawić jeszcze osiedlowy sklepik. Oni tutaj na szybkości będą się wszyscy tutaj stawiać. I teraz tak, ja w ogóle zapomniałem o posterunku policji. Będę chciał postawić oczywiście ten europejski posterunek policji. Zrobimy sobie to w tym miejscu, żeby całe miasto było szczęśliwe. Może też coś takiego jak klinika postawimy. Klinikę możemy sobie postawić w tym miejscu. Tam troszeczkę wyburzyłem, ale to mniejsza już w to. I straż pożarna
Też by się przydała. Myślę, że skoro to jest tyle tych drzewek, to na pewno jakaś straż pożarna by się przydała. Może w tym miejscu, bo nic nie jest jeszcze wybudowane. Dobra. I jeszcze może bym wbudował gdzieś cmentarz, bo cmentarz też może się nam naprawdę, naprawdę tutaj fajnie przydać. Przy cmentarzu może, żeby nie mieszkali, to postawimy sobie tutaj różne sklepy. No dobra, może ci niech mieszkają już przy tym cmentarzu, jak się tak trafili. Tutaj sobie oczywiście wybudujemy domek. Jeżeli chodzi tutaj o te domki, to tutaj też możemy sobie tutaj troszeczkę ich nastawiać. No i powiem wam, że na daną chwilę wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie i obiecująco. Te nowe osiedle, tutaj oczywiście jeszcze pójdą rejony sobie przemysłowe, więc myślę, że możemy kilka postawić, żeby już przygotować tutaj to wszystko pod to obciążenie tego całego miasta. No i co? Co by tutaj można byłoby sobie wpuść? W sumie jeszcze nie wiem, ale powiem wam, że naprawdę te wszystkie ścieżki będą wyglądały tutaj naprawdę fajnie. Tutaj cały czas się budują ludzie nowi, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Jak to wygląda to też ze sklepami? Widzę, że na razie jest dobrze, więc dostawimy troszkę ich w tych miejscach. I jakby co, no to one tam się wybudują. Nawet w tym miejscu będziemy mogli postawić jeden sklepik. No to co? Tutaj naprawdę wygląda na to, że cała ta strefa będzie naprawdę, naprawdę fajna. Dobra, tutaj widzę, że też jest tutaj mały problem z tymi strefami na razie, jeżeli chodzi o prąd. Tak więc co, możemy jedynie spróbować zrobić coś takiego. Wiecie co, zróbmy coś takiego może. Bo tutaj już będę chciał zrobić sobie strefę, taką 3x3 może powiedzmy. Coś takiego i tutaj 3x3 i tutaj 3x3. Dobra, czy to się na szybkości połączy? Tak jak bym chciał. Miejmy nadzieję, bo naprawdę liczę na to, że to się ładnie wszystko ze sobą skra. Teraz musimy chwileczkę poczekać, aż to wszystko się wybuduje. Okej, dobra, chwileczkę, bo tu już widzę, że jest powoli duże zapotrzebowanie na strefy przemysłowe, więc ja sobie może to zburzę. Bo troszeczkę za dużo mi to wyszło i na razie zostawimy w tym miejscu te strefy przemysłowe i po prostu jak będzie potrzeba, to sobie to wszystko zrobimy. Na razie sobie usuniemy to, tylko że tutaj na razie też bym sobie pousuwał, dobra, coś takiego i na razie sobie tego dodawać nie będziemy. Dobra, weźmy zróbmy coś takiego na szybkości, zamalujmy całą tą strefę, żebyśmy fajnie mieli ją nazwane. To są pagórki na dolne. Okej, dobra, może być i taka fajna nazwa. I co? Myślę, że możemy sobie to zostawić. To sobie będziemy, możemy coś takiego z tym zrobić. Tutaj dajcie mi jeszcze coś takiego i jest naprawdę to fajnie sobie tutaj zrobione. Oczywiście będę chciał się w tym wszystkim jeszcze pobawić na pewno, ale to jeszcze troszeczkę czasu. Znowu jest za mała liczba ludności. Ja już nie mam pojęcia, co można zrobić. Możemy jeszcze pododawać tych. Wysokie zapotrzebowanie na rejony mieszkalne. Tak bym może... Tutaj chodzi o to, że ludzie chcą dołączać, a nie tyle, co brakuje tych ludzi. Też może być coś takiego. Ale póki co nie mam pojęcia. Zobaczmy też, jak to wygląda w tym miejscu. Powiem wam, że, o dobra, jest delikatny korek w tym miejscu, robi się, no ale jakby to zapobiec, to nie mam pojęcia. Myślę, że będziemy się już tym bawili w kolejnym odcinku. Myślę, że jakieś powiększenie tutaj ulicy na pewno się przyda, no ale dobra. Tutaj na razie zrobimy coś takiego jeszcze przed końcem odcinka w tym miejscu. Może postawimy jakiś kamień, który będzie tutaj takim głównym, na który będę chciał się sugerować, jeżeli chodzi o ozdoby w tym miejscu. Ten kamień wygląda naprawdę, naprawdę fajnie, ten tak samo i myślę, że ten możemy sobie tutaj wykorzystać. Tak więc co, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że wam się spodobało. Do usłyszenia w kolejnych, no i siema.